Witam serdecznie, Grosik z tej strony, godzina piąta, auto zapakowane, można wsiadać i ruszać na wykopki. Jadąc na wykopki po drodze zatrzymałem się w miejscowości Dubienka. Teraz tędy jeżdżę na wykopki, bo drogę fajną zrobili. To do Matcza mam troszeczkę krócej. A tymczasem wam pokażę taką zabaweczkę, która tutaj stoi. Na tej scenie kiedyś imprezki grałem na tym placu w Dubience, wiele lat temu. Jeszcze w jakimś zespole grałem. A tu taki mały czołg stoi, T-34-85. Fajna zabaweczka. Jest przed godziną 7, jeszcze nie ma nikogo w tej miejscowości, sklepy pozamykane. Dzisiaj święto jest, to wiadomo, że nic się dzisiaj nie będzie działo. A ja wiadomo, dzień święty trzeba święcić i jadę na wykopki. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Dobra, ruszam dalej. Jestem na tym polu, na którym byłem ostatnio. Będę kontynuował poszukiwania. Jeszcze ponad pół pola zostało do zrobienia i zobaczymy, co wyjdzie podczas tego dzisiejszego dnia. Pierwszy fant dzisiaj i wyszła kuleczka ze szrapnelka. Rano było dosyć mroźno, był jakiś przymrozek, ale słoneczko się pojawiło i robi się coraz cieplej. Mam nadzieję, że niedługo będzie przyjemnie na tym polu. Zobaczymy. A teraz trafiłem taką oto łuseczkę z Mauserka. Znalazłem kolejną łuseczkę, również rozwalona. Łuseczka z Mosinka. Jak widzicie, filmy zacząłem nagrywać w niższej rozdzielczości 2,7K, ale nie będzie już beczki na filmach i troszeczkę więcej klatek będzie, bo ta beczka jednak wkurzała mnie trochę i kilka wiadomości dostałem, że ta beczka się oglądającym nie podoba, więc będzie tak, troszeczkę niższa rozdzielczość, 2,7K, ale powinno wystarczyć. Ale 100 klatek jest. To jest plus. Dobra, szukam dalej. Znalazłem taką oto monetkę, taka zieloniutka. Za wiele na niej nie widać. A może jednak coś widać. Zaraz zobaczymy. Tutaj mi się wydaje, że będzie dziesiąteczka. Tak mi się wydaje, że tutaj pisze na tej monetce 10 groszy Pols. Królestwo Kongresowe? To chyba będzie to, tylko stan słaby jest tej monetki. Szkoda. Ale dobrze się zapowiada. Mam kolejny fant. Tym razem wyszedł taki oto guzik. Proszę bardzo. A tymczasem znalazłem kawałeczek pierścienia wiodącego. I mam kolejną kuleczkę ze szrapnelka. Dosyć przyjemnie się zrobiło, coraz cieplej.
A teraz znalazłem jedną, drugą kopiejki. Rocznik 1897. Stan tej monety jest dosyć ładny. Mam kolejną kuleczkę ze szrapnelka. I sam swoim oczom nie wierzę. Bo patrzcie, co znalazłem. Tak mi się wydaje, że to będzie fibula. Gdzie Rzyma, gdzie matcze. Ja cię kręcę, pierwsza moja w życiu. Zaniemówiłem z wrażenia. O ja. W końcu czułem, że ją wytuptam, ale liczyłem, że to będzie kilka lat wcześniej. Ale tak czy tak w końcu jest. Taki fancior. Przez pół długości pola nic nie było. Aż do teraz coś takiego znalazłem. Nie mam pojęcia, co to jest. Może plomba jakaś? Tak mi się wydaje, że to chyba była jakaś plomba. Ale pogoda super się zrobiła. Tak się plutko, aż komin ściągnąłem sobie z głowy. I nawet nie jest zimno. Pszczoły nawet latają tutaj obok. W tym takim młodym lasku przy starym lesie. To prywatny las jest, taki malutki. Pasieka jest i stąd na tym polu dzisiaj pszczoły sobie latają. Wiosnę poczuły, ale to raczej nie wiosna. A tymczasem trafiłem kawałeczek łuseczki od Mauserka. A tymczasem mój chleb powszedni, czyli czubeczek ołowiany. A teraz trafiłem kawałek łuseczki. A teraz znalazłem kolejny czubeczek. A tymczasem trafiłem łuseczkę z Mauserka. A tymczasem znalazłem jeden grosz. Tak mi się wydaje, że 1819 rok. Królestwo Polskie. A tymczasem znalazłem taki oto zapalnik. Pierwszy raz z takim się spotykam. Ciekawe, od czego ten był. Tak mi się wydaje, że to aluminiowy czubeczek. O, fajny grzybek. W listopadzie. I ponownie znalazłem jedną, drugą kopiejki. Rok 1964. I jest kolejna łuseczka. I znów mam łuseczkę. Już się robi całkowicie ciemno. Do auta mam jakieś 100 metrów. I jeszcze łuseczki wychodzą. Kopię do końca pola. I trafiłem jeszcze taką malutką łuseczkę. Może coś widzicie, a może nie. Jestem już w domu, a to są śmieci z tego wypadu. I powoli zapraszam wszystkich na podsumowanie. Witam na podsumowaniu. To są efekty mojego wypadu. Jak widzicie, troszeczkę udało się tych fantów nazbierać. Zaczynamy od najsłabszych rzeczy, czyli jakieś łuseczki karabinowe i tutaj jakiś mniejszy kaliber. Zapalnik aluminiowy. Tak mi się wydaje, że to będzie coś z II wojny światowej. Jeszcze nie namierzyłem tego zapalnika, ale będę sobie szukał. Bo szukałem informacji raczej o najważniejszym przedmiocie z tego wypadu. Kuleczki ze szrapnela, jedna taka w kształcie jakiegoś takiego jajeczka, jak widzicie. Czubeczki, plomba, ale to chyba jakaś bardziej współczesna. Monetka z PRL-u, jakaś taka blaszka. Nie wiem, co to mogło być. Guzik. Taki. Troszeczkę większy od kolesoniaka. Jakiś taki cywilny. Dwie kopiejeczki, czyli jedna, druga kopiejki. Jedna jest w dosyć ładnym stanie. Odłamki od pierścieni wiodących. Wyszły dwie fajne polskie monetki. 10 groszy Pols, Królestwo Kongresowe. I 1 grosz Królestwo Polskie 1812.
i są jakieś symbole na tej monecie. YB, tak mi się wydaje. I na sam koniec najlepszy fant tego wypadu, najlepszy fant tego miesiąca, najlepszy fant tego roku, najlepszy mój fant, jaki wykopałem kiedykolwiek w życiu, czyli ta piękna fibułka typ 68 lub 69 według Almgrina. Oskar Almgrin to taka osoba, która skatalogowała większość fibulek i link wstawię wam do opisu filmu. I ta fibula pochodzi z okresu mniej więcej pierwszego wieku, więc bardzo ciekawy i stary fancik. Fibulka została zgłoszona już konserwatorowi zabytków. Ja bardzo się cieszyłem, aż zanimówiłem na tym filmie, jak widzieliście, gdy znalazłem ten fancik. O, konkretne znalezisko. Nie spodziewałem się, że na tym akurat polu, bo tutaj jakieś poprawki się robiło, bo to pole w tamtym roku chodziłem z kolegą, więc jeszcze troszeczkę tych fantów się wygrzebało. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do was. Cześć!